Igrzyska są olbrzymim wyzwaniem dla wszystkich sportowców. David Rudisha z Kenii chciałby powtórzyć bieg z Londynu, który nazwany został największym wydarzeniem na dystansie 800 metrów. Szwajcarski tenisista Roger Federer jednego dnia będzie musiał podjąć walkę o dwa medale. Żeglarka Paige Reilly musi wrócić do zdrowia i formy po makabrycznym wypadku. Jeździec Christian Allman wyjaśnić krążące plotki. A wschodząca gwiazda 400 metrów, Shauny Miller, pokonać dotąd niepokonaną weterankę. Każde z tych zadań wymaga maksymalnego wysiłku i o tym w dzisiejszym programie Kierunek Rio. Długi, płynny krok Davida Rudishy, jakim przemierza dystans 800 metrów, jest zjawiskiem wartym podziwiania. Za zasłoną miłego, przyjaznego uśmiechu skrywany jest instynkt zwycięzcy, dzięki któremu Kenijczyk jest najlepszym 800-metrowcem na świecie. W Rio Rudisha ma szansę powtórzyć sukces Nowozelandczyka, Petera Snella sprzed ponad 50 lat, który zdobył dwa złote medale olimpijskie na dystansie 800 metrów na kolejnych igrzyskach. Mimo że jest najjaśniejszą gwiazdą światowej lekkiej atletyki, nie zapomina o początkach swojej kariery. Uprawiać sport zacząłem w szkole. Biegałem boso i nawet kiedy stałem się już profesjonalistą, długo nie wiedziałem, jak sobie radzić w kolcach. Wszystko zaczęło się od ganiania na bosaka po wiejskich duktach w mojej okolicy. Tak u nas zaczyna się droga do wielkiego sportu.